Każdy budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną przyłączoną do sieci państwowej. Budynki mieszkalne przyłączone są do sieci prądu przemiennego o napięciu 380 na 220 V za pośrednictwem złącza. Złącze trójfazowe zawiera trzy przewody fazowe i przewód zerowy. Przewody te zabezpieczone są bezpiecznikami, chroniącymi je przed skutkami ewentualnych zwarć lub przeciążeń. Ze złącza wewnętrznymi liniami zasilającymi prąd jednofazowy o napięciu 220 V doprowadzany jest do tablic rozdzielczych mieszkaniowych, w których znajdują się bezpieczniki poszczególnych obwodów w mieszkaniu. Za pośrednictwem gniazd wtyczkowych oraz przedłużaczy można zasilić energią elektryczną każdy odbiornik, na przykład żelazko, prodisz, grzałkę oraz inne urządzenia grzejne, silnikowe i wszystkie urządzenia przetwarzające energię elektryczną. Mikser jest przyrządem o napędzie silnikowym, podobnie młynek, robot kuchenny, sokowirówka. Bardzo ważne jest, aby cały obwód elektryczny w każdym odbiorniku był dobrze odizolowany od obudowy i nieuszkodzony. Zapobiegnie to porażeniu prądem. Urządzenia o napędzie silnikowym włączone są do sieci za pośrednictwem dodatkowego wyłącznika umieszczonego w obudowie. Lutownica, powszechnie używana chociażby do montowania układów elektronicznych, jest przyrządem grzejnym. Mikrokomputer, który jest coraz powszechniej wykorzystywany, podobnie jak inne urządzenia elektroniczne, musi być zasilany energią elektryczną. Pralka elektryczna jest urządzeniem o napędzie silnikowym. Jej samoczynnym działaniem steruje programator, także wyposażony w silnik elektryczny. Urządzenia elektryczne użytkowane w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powinny być wyposażone w specjalną instalację zerującą lub uziemiającą. Przyczyna tak szerokiego wykorzystania energii elektrycznej tkwi w łatwości przetwarzania jej na inne rodzaje energii, takie jak ciepło, światło, dźwięk, energia mechaniczna, chemiczna lub energia pola magnetycznego. Z tych względów wykorzystanie energii elektrycznej jest powszechne i obejmuje wszystkie dziedziny życia. Bez energii elektrycznej nie można by postawić wielu diagnoz medycznych. Nie można by wykonać elektrokardiogramu, który jest podstawą do oceny pracy serca. Zabiegi terapeutyczne uzależnione są także od aparatury zasilanej energią elektryczną. W niewielkich osiedlach i wsiach energia elektryczna dostarczana jest do gospodarstw za pośrednictwem linii napowietrznych. Podłączenie wykonane jest poprzez przyłącze napowietrzne. Do budynku doprowadzone są trzy przewody fazowe i przewód zerowy. W gospodarstwach wiejskich wykorzystuje się wiele urządzeń zasilanych energią elektryczną. Zmniejsza to pracochłonność, ogranicza ilość osób niezbędnych do wykonywania poszczególnych prac, ułatwia i przyspiesza pracę, a tym samym pozwala uzyskać lepsze wyniki w hodowli zwierząt i uprawie roślin. Szereg urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwach wiejskich ze względu na dużą moc tych urządzeń wymaga stosowania zasilania trójfazowego. Dlatego w większości gospodarstw jest instalacja trójfazowa. Silnik tej piły zasilany jest z instalacji trójfazowej.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki trójfazowe różnią się od gniazd jednofazowych. Są one miejscem styku kilku przewodów, muszą więc być dobrze dopasowane, aby w miejscu styku nie powstało iskrzenie, które może być przyczyną pożaru. Oto elektryczny śrutownik służący do przygotowania paszy dla prosiąt. Ze względu na brak instalacji gazowej, na wsiach często wykorzystuje się kuchnie elektryczne. Największym odbiorcą energii elektrycznej jest przemysł. Zużywa on wielokrotnie więcej energii niż wszystkie gospodarstwa domowe. Najlepsze gatunki stali wytapiane są w piecach elektrycznych. Oto piec do wytopu stali w Hucie Warszawa. Zużywa on energię, która wystarczyłaby do zasilenia 30-tysięcznego miasta. W czasie jednego wytopu z pieca otrzymuje się 70 ton stali. Takich pieców w Hucie Warszawa jest kilka. W fabryce samochodów osobowych energia elektryczna stanowi podstawę procesów automatyki i robotyzacji. Oto automatyczna linia do zgrzewania karoserii Poloneza. Prąd elektryczny niezbędny do jednego zgrzewu ma wartość 15 tysięcy amperów. Automatyczna linia do obróbki głowic silnika. Pracuje tu 40 silników elektrycznych, poruszających 159 narzędzi obróbczych. Energia elektryczna coraz powszechniej wykorzystywana jest w komunikacji. Trakcja elektryczna jest tańsza, sprawniejsza oraz nie zanieczyszcza środowiska. Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielką rolę w nowoczesnym kraju odgrywa energia elektryczna. Jest z nią podobnie jak ze zdrowiem. Dopiero wtedy się ją docenia, kiedy jej zabraknie.